Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam i zapraszam na audycję Gość poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest ksiądz prałat dr Ireneusz Wrzesiński. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Dzisiaj rozpoczyna się Wielki Tydzień, a my wciąż zabiegani, zapracowani. Proszę księdza, jak wejść w atmosferę szczególnego czasu Triduum Paschalnego, aby dobrze przeżyć całe święta wielkanocne? No przede wszystkim trzeba wygospodarować czas na Kościół, na liturgię, bo w innym wypadku no nie uda się nam, jak sądzę, wejść w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza w Triduum Sacrum, inaczej jak tylko przez liturgię Kościoła. Liturgia Kościoła predysponuje nas do tego, byśmy duszę i ciałem, całą swoją osobowością weszli właśnie w te tajemnice, które są w Wielkim Tygodniu, a zwłaszcza w Triduum Sacrum, nie tylko upamiętniane, ale i uobecniane. Wielki Czwartek nabożeństwo w Farze rozpoczyna się o godzinie 18:00. I tak Wielki Czwartek, jak i Wielki Piątek i Wielka Sobota są nie tylko przypomnieniem o wydarzeniach, które miały miejsce w życiu Jezusa Chrystusa, Jego śmierci, Jego pogrzebaniu, ale tak jak uczy Kościół katolicki w nauce o liturgii, liturgia Kościoła nie tylko przypomina, nie tylko symbolizuje, ale uobecnia. To jest ogromnie ważne. Proszę zwrócić na to uwagę. Uobecnia. Czyni sakramentalnie, mistycznie, obecne stają się te wszystkie wydarzenia, które w tamtym czasie miały miejsce po raz pierwszy w historii. A więc liturgia jest najlepszą formą wprowadzenia człowieka wierzącego, chrześcijanina, w przeżywanie tajemnic Triduum Sacrum i całego Wielkiego Tygodnia. Wielki Czwartek to niezwykle ważny dzień dla kapłanów. Dlaczego? Wszyscy doskonale wiemy, że w Wielki Czwartek na ostatniej wieczerze Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Eucharystia jest szczytem całego życia chrześcijańskiego, jak naucza Sobór Watykański II, a wcześniej w encyklice Mediator Dei papież już Pius XII w 1947 roku zawarł to stwierdzenie, że jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, całej liturgii też, wszelkiej liturgii. Eucharystia jest szczytem. A kapłaństwo pełni wobec Eucharystii funkcję służebną. To dzięki kapłaństwu Eucharystia staje się rzeczywistością. I dlatego te dwa sakramenty są ze sobą tak ściśle związane, i te dwa sakramenty zaistniały podczas ostatniej wieczerzy. I dlatego dla kapłanów jest to dzień szczególny, bo jest to dzień narodzenia się kapłaństwa Chrystusowego, no i przypomina im o ich narodzeniu się do kapłaństwa Chrystusowego. Msza Krzyżma to też stały punkt Wielkiego Czwartku. Od kiedy jest obecna w kalendarzu liturgicznym? Są właściwie dwa takie ważne punkty w każdy Wielki Czwartek. Tam, gdzie celebruje biskup, jest msza święta Krzyżma. Tam, gdzie biskup nie celebruje, jest msza święta Wieczerzy Pańskiej w godzinach popołudniowych. Msza święta Krzyżma sprawowana jest na ogół w godzinach dopołudniowych i jak pani tu pyta, jak dawno w kalendarzu liturgicznym zaistniała ta msza święta Krzyżma, to chcę odpowiedzieć, że wszystkie informacje historyczne, liturgiczne mówią, że od najdawniejszych czasów Kościół sprawuje liturgię Krzyżma, Wielki Czwartek, tam, gdzie są biskupi, tam, gdzie są obecni biskupi. A więc już w czasach pierwotnego Kościoła ta msza święta i ta konsekracja Krzyżma i innych olejów miała miejsce. Zresztą przy wielu sakramentach używa się olejów. Przy namaszczeniu chorych, przy chrzcie świętym, przy bierzmowaniu, przy sakramencie kapłaństwa, przy konsekracji Kościoła, przy konsekracji ołtarza, przy konsekracji kielicha i pateny mszalnej, przy konsekracji nawet dzwonów używa się olejów świętych, głównie krzyżma. Dlatego od początku Kościoła, kiedy te wszystkie funkcje liturgiczne miały miejsce, był konieczny, potrzebny, był również odpowiedni, poświęcony, do tego przeznaczony olej. Dlatego msza święta krzyżma, to jest, można właściwie powiedzieć, ściśle msza święta olejów. Dlatego, że podczas mszy świętej krzyżma Krzyżma Świętego konsekruje się trzy oleje. Olej chorych, olej katechumenów i olej Krzyżma Świętego. Więc on jest tak stary, jak stary jest Kościół. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj transmisja mszy Krzyżma Świętego o godzinie 10:00. A czego powinniśmy życzyć kapłanom z okazji tego bardzo ważnego święta, święta kapłanów? No, jest takie powiedzenie,
trochę ludowe. Kapłan według serca Pana Jezusowego, Chrystusowego. To jest piękne życzenie, żebyś był kapłanem według serca Jezusowego. No, trzeba życzyć kapłanom wiary, nadziei, miłości oczywiście. Wiary przede wszystkim, wiary w to, że spełnia posłannictwo jak gdyby samego Chrystusa. Święty Paweł Apostoł w jednym ze swoich listów mówi: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Przypomina jednak, że kapłan powinien być człowiekiem nadzwyczaj i nad wyraz pokornym. Nie powinien przypisywać tej wielkiej godności sobie, ale dziękować za nią Chrystusowi, bo jak tenże sam święty Paweł w liście do Koryntian pierwszym pisze: nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Piękne porównanie. Kapłan to jest naczynie gliniane, a w nim wielki skarb Chrystusa. I powinien wiedzieć, że nie sam z siebie ma unosić się i podnosić się na duchu i zachwycać się sobą i być pysznym i wyniosłym, ponieważ jest tylko naczyniem glinianym, marnym naczyniem glinianym, kruchym, które upada i rozbija się na fragmenty. A cała moc jego i godność płynie z tego skarbu, który w tym naczyniu glinianym jest ukryty. I tego życzymy wszystkim kapłanom, a w szczególności księdzu prałatowi. Życzymy wszystkiego dobrego i wielu łask bożych. Dziękuję. Chciałabym jeszcze zapytać o symbolikę Wielkiego Czwartku. Jaka jest ta symbolika? Właśnie chciałbym tutaj jak gdyby troszeczkę wyprofilować to pytanie i powiedzieć, że właśnie jest może mniej symbolika, a więcej jest tego właśnie sakramentalnego uobecnienia tajemnic Chrystusowych, a więc ostatniej wieczerzy. A więc nawet wtedy, gdy kapłan myje nogi 12 mężczyznom, w naszym tu przypadku, i kobietom może mieć również, ale na ogół myją mężczyznom, na ogół wtedy, kiedy kapłan myje te nogi, to Chrystus myje. Kapłan całuje, to Chrystus całuje. Kapłan sprawuje Eucharystię, to Chrystus sprawuje Eucharystię. A więc Wielki Czwartek jest uobecnieniem ogromnych, wielkich spraw. Jest i trochę i symboliki. Bo po mszy świętej Wieczerzy Pańskiej przenosi się na święty sakrament do ołtarza, który się nazywa ołtarz wystawienia. Teraz nazywał się kiedyś ciemnicą. I to ten obrzęd symbolizuje przejście Pana Jezusa do Ogrodu Oliwnego i jego konanie w Ogrodzie Oliwnym, jego agonię, jego cierpienie. I przypomina się tutaj słowa Chrystusa, który mówił do apostołów, gdy przyszedł do nich i zastał ich śpiących: tak to jednej godziny nie mogliście ze mnie czuwać. Czuwajcie, ciało jest dusza, duch jest ochoczy, ale ciało mdłe, słabe. I dla wszystkich nas, chrześcijan, jest to przypomnienie również, że powinniśmy poświęcić nieco czasu po nabożeństwie wieczornym, eucharystycznym, Wielki Czwartek, również na adorację przy tak zwanej ciemnicy albo przy ołtarzu wystawienia, jak to się według najnowszych liturgicznych przepisów nazywa. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej jest bardzo uroczysta. Kapłan ubrany jest w szaty w białym kolorze, w kościele biją wszystkie dzwony i śpiewamy hymn Chwała na Wysokości Bogu, którego wcześniej nie śpiewaliśmy. Czy to oznacza koniec Wielkiego Postu? W Wielkim Poście można śpiewać hymn Chwała na Wysokości Bogu, na przykład w uroczystość świętego Józefa był śpiewany. W zwykłe dni, tak zwane feryjne, nie odmawia się i nie śpiewa się Chwała na Wysokości Bogu, to prawda. Ale chcę zauważyć, że w Wielki Czwartek podczas śpiewu Chwały na Wysokości Bogu dzwonią dzwony, grają organy i potem po skończonym śpiewie one milkną na znak takiej refleksyjnej żałoby do Wielkiej Soboty, milkną tylko na 3 dni, a Wielki Post nadal trwa, bo Wielki Czwartek należy do Wielkiego Postu i Wielki Piątek należy, i Wielka Sobota należy, także to nie jest koniec Wielkiego Postu, to jest początek Triduum Świętego, początek takiej właśnie refleksyjnej, byśmy powiedzieli w cudzysłowie, żałoby, bo właściwie nie ma ściśle żałoby po śmierci Chrystusa. On umarł po to, żeby zmartwychwstać i w Wielką Sobotę wieczorem w czasie mszy znowu się na Chwała na Wysokości Bogu odezwą dzwony, zagrają organy i znowu wraca ta radość, która na czas niejaki była jak gdyby przyćmiona. I na tym musimy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Niestety nasz czas antenowy dobiega końca. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia i jeszcze raz chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Ja korzystam z okazji, że jestem na antenie i życzę wszystkim Państwu życzę takiego pogłębionego religijnie przeżywania świąt Wielkanocy, żeby to nie była tylko wędrówka z jajkiem czy kiełbaską na poświęcenie Wielkosobotę do kościoła i z powrotem,
żeby te treści, o których tutaj żeśmy w wielkim skrócie powiedzieli co nieco, żeby stały się rzeczywistością w duszach wierzących chrześcijan. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Szczęść Boże.